Natalia Barańska, witam Państwa w studio Polskiej Telewizji Regionalnej i zapraszam na magazyn miejski. Jest zdecydowana, ambitna, bardzo dużo wymaga od siebie i od innych. Zadziwiła wszystkich szybkością, z jaką dała odpowiedź burmistrzowi, że zgadza się być prezesem miejskiej komunikacji samochodowej. Mowa o Agnieszce Zając, która tą funkcję pełni od kilku dni i jest pierwszą kobietą w Dębicy na czele miejskiej spółki. Zdecydowaną kobietą to jestem, tak, ale czy tak od razu, no to tak od razu chyba nie do końca, tak, jednak potrzebowałam paru minut na zastanowienie się, ponieważ jest to bardzo duże wyzwanie, bardzo duża odpowiedzialność, odpowiedzialność przede wszystkim za ludzi, więc no chwileczkę musiałam się zastanowić, ale absolutnie długo to nie trwało. Pracę w MKS zaczęła 24 lata temu jako kierowniczka działu ekonomiczno-finansowego. W międzyczasie byłam członkiem zarządu i później prokurentem głównym księgowym, czyli już na stanowisku głównego księgowego prokurenta 20 lat pracuję. Ma przywódczy charakter, ale jest wyjątkowo serdeczna, uśmiechnięta i komunikatywna. Potrafi zjednywać sobie ludzi. Mówi, że spółka funkcjonuje dobrze i nie będzie wprowadzać żadnych zmian. Nie ma tutaj potrzeby wprowadzania żadnych takich rygorystycznych zmian. Oczywiście jakieś takie kosmetyczne zmiany jak najbardziej, ale to tylko i wyłącznie po to, żeby usprawnić naszą pracę. Natomiast nie myślę o żadnych dużych zmianach. Firma dobrze funkcjonuje, są tu wspaniali ludzie, wspaniali kierowcy, mechanicy, panowie od myjni, tutaj cała administracja, kierownicy, naprawdę super zgrany zespół, więc nie ma tutaj potrzeby wprowadzania żadnych zmian. Pani prezes planuje nowe inwestycje i zakupy autobusów. W tym momencie jest złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym wniosku najważniejszym punktem jest zakup 6 autobusów elektrycznych. Do tego cała infrastruktura, która służy, to ładowarki, prawda, stacje transformatorowe, cała ta obsługa. No to więc to jest najważniejszy projekt. No do tego oczywiście projektu musimy się przygotować. Musimy przeprowadzić modernizację parkingu, ponieważ no, te autobusy niestety wymagają lepszego podłoża niż tutaj dysponujemy. Poza tym no, niestety budynki tutaj nasze jeden i drugi jest już w takim stanie, że pasowałoby go troszeczkę odświeżyć, odremontować, więc to wszystko oczywiście będziemy robić. Starać się jak najszybciej, no, ale oczywiście nie wszystko naraz. To trzeba po prostu mierzyć siły na zamiary. Zarówno władze miasta, jak i pracownicy miejskiej komunikacji samochodowej są pewni, że Agnieszka Zając poradzi sobie w zarządzaniu spółką. Marcin Fiołek został prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Na tym stanowisku zastąpił Tomasza Wróbla. Nowy prezes ma doświadczenie w zarządzaniu administracją publiczną i spółkami. Jest radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Od 10 lat w różnym zakresie zajmuję się zarządzaniem w administracji publicznej, ale też w spółkach kapitałowych. Mam oczywiście również kwalifikacje, które są związane z nadzorowaniem spółek, z kontrolingiem, z zarządzaniem finansami w spółkach, z prowadzeniem projektów. Więc to myślę, że są takie kwalifikacje, kompetencje, które powodują, że no zarządzanie też takim przedsiębiorstwem, taką spółką jak Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dębicy będzie również bardzo ciekawym wyzwaniem, ale myślę, że jestem do tego jakby przygotowany i mam nadzieję, że te umiejętności, to doświadczenie, które przez ten cały czas swojej drogi zawodowej zdobyłem, no, pozwoli mi tutaj sprawnie też tą firmą i sukcesami zarządzać. Zapewnia, że będzie realizował misję i zadania, którą postawił przed nim burmistrz Dębicy Mateusz Kutrzeba. Firma się zmienia, że firma się unowocześnia, a te korzyści to przede wszystkim niższe rachunki za ciepłą wodę, za ogrzewanie i ciągła, systematyczna rozbudowa sieci. Będziemy zachęcać do tego, aby coraz więcej mieszkańców Dębicy przyłączało się do tego ciepła systemowego, aby z tego korzystało, bo to jest ciepło, które jest przede wszystkim tanie i jest przede wszystkim również bezpieczne. Tak? Bo dzisiaj tym dużym wyzwaniem nie tylko w Dębicy, ale w wielu miastach, w wielu miejscowościach w Polsce są często przestarzałe piecyki gazowe, które w wielu mieszkaniach, w wielu domach występują, a ciepło systemowe, które między innymi zapewnia nasze przedsiębiorstwo, umożliwia dostęp do tego bezpiecznego, ale też taniego ciepła. Zamierza w dalszym ciągu unowocześniać przedsiębiorstwo.
Będziemy na pewno kontynuować te procesy, które zostały zapoczątkowane przez poprzedni zarząd, związane z nowoczesną instalacją kogeneracji, która pozwoli również w pewnym stopniu zmniejszyć koszty wytwarzania tego ciepła. I będziemy przymierzali się również do dużego projektu, no myślę, że jednego z takich najbardziej znaczących, które miały w ostatnich latach miejsce w Dębicy, czyli budowa wysokosprawnej kogeneracji na paliwa alternatywne. To będzie też również przedsięwzięcie, które mamy nadzieję pozwoli nam wyjść również z tego systemu handlu uprawnieniami do emisji, które dzisiaj bardzo mocno obciążają rachunki, bardzo mocno obciążają kieszeń mieszkańca, który korzysta właśnie z ciepłej wody, z ogrzewania. Realizacja tych inwestycji pozwoli znacząco obniżyć koszty funkcjonowania firmy i to się również przełoży na jeszcze niższe rachunki, chociaż one już dzisiaj są naprawdę w porównaniu z innymi alternatywnymi sposobami ogrzewania bardzo atrakcyjne. Prezes Marcin Fiołek chce, aby jak najwięcej mieszkańców Dębicy skorzystało z ciepła systemowego, które oferuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Dzięki temu zwiększy się ich bezpieczeństwo i zaoszczędzą na wydatkach związanych z innym rodzajem ogrzewania. Ambitne plany na rozwój uzdrowiska Latoszyn-Zdrój mają nowe władze gminy Dębica. Jedną z nich jest dwustronna umowa z pracownikami Wydziału Przyrodniczego Politechniki Rzeszowskiej. Chcemy urentowić tą spółkę, wykorzystać tą infrastrukturę, która obecnie tam funkcjonuje i dodać parę takich elementów biznesowych do tego przy okazji tego pięknego miejsca, gdzie w ostatnim czasie pojawiło się mnóstwo kwiatów, których tam nie było, proszę zwrócić uwagę. Przy tej pięknej zieleni można spacerować. Natomiast nie będę zdradzał wszystkiego na ten moment. Ostatnio byłem na spotkaniu w Rzeszowie na Politechnice w Wydziale Przyrodniczym. Rozmawiałem z profesorami, doktorami, którzy tam mają różne plany. Kolejnym pomysłem wicewójta Dominika Malinowskiego jest butelkowanie wody siarczkowej wraz z domieszką latoszyńskich ziół. Już jestem po rozmowie z panem doktorem, który założył spółkę celową Invest UR, w ramach której zbada takie możliwości. Przyjedzie do nas, zobaczy, oglądnie, jak to wygląda i pochylą się nad tym tematem. Być może się to uda zrobić z dodatkiem latoszyńskich ziół i wydać taki fajny produkt, który by był naszym regionalnym takim, powiedzmy, skarbem. Lecznicze właściwości wody latoszyńskiej są znane i potwierdzone przez specjalistów. Woda butelkowana nie straci swoich właściwości, a dzięki dodatkom latoszyńskich ziół będzie jeszcze smaczniejsza. To wszystko w dzisiejszym serwisie. Ja się z Państwem żegnam. Do zobaczenia.